Profesor nauk humanistycznych w latach 2004-2009 był europosłem. Jest autorem kilkudziesięciu książek historycznych. Polskie Radio 24. Północ, południe. Dziś pierwsza rocznica śmierci Eloty Szafnarskiej, wybitnej aktorki znanej m.in. z filmów Zakazane piosenki czy Pora umierać. W dorobku artystycznym miała blisko 80 ról filmowych i około 100 teatralnych. Jej kreacje stanowią klasykę polskiej kinematografii. No i co z tego? Zarabiała na chleb. Otrzymała wiele prestiżowych. To co robić, jakieś dodawać aureole, nie wiadomo co. Zarabiała na chleb, no i co z tego? No nie była typową aktorką taką, która mi się podobała, bo ja nawet tam, wiesz, nie kojarzę. Ale tak jest. Podeszłego wieku ciągle gram. I to jakiś dar wielki dla mnie, że jeszcze mogę pracować. Chyba dzięki temu, że pracuję, to żyję tak długo. No, dawno już nie żyję. 102 lat została pochowana w Alei Zasłużonych na powązkach wojskowych. Polskie Radio 24. Południe. 2 lata temu zmarł Umberto Eco, włoski pisarz, eseista i filozof. Był też językoznawcą i mediewistą. Zajmował się semiotyką i procesami komunikacji. Zostawił po sobie 7 powieści, z których pierwsza Imię Róży z 1980 roku przyniosła mu międzynarodową sławę. Została przetłumaczona na ponad 40 języków i doczekała się ekranizacji. Sukces odniósł też jego utwór Następny, wahadło Foucault. Umberto Eco został uhonorowany licznymi tytułami doktora honoris causa, m.in. przez Akademię Sztuk Pięknych w Warszawie w 1996 roku i Uniwersytet Łódzki w roku 2015. Mówił wówczas, jak ważną rolę w jego życiu odgrywała polska kultura. Tak wiele zawdzięczam Polsce. Już w młodości odkryłem muzykę klasyczną dzięki Chopinowi. Jeśli chodzi o pisarzy, to jako 12-latek przeczytałem Quo Vadis. Chciałbym również wspomnieć 2 nazwiska. To Stanisław Jeżelec i Wisława Szymborska. Umberto Eco był też cenionym autorem prac naukowych, esejów na temat teorii literatury, współczesnego świata, mediów i nauki. Pisał książki dla dzieci i młodzieży. Aktywnie uczestniczył w życiu społecznym Włoch. Zmarł w wieku 84 lat. Polskie Radio 24. Północ, południe. I jeszcze jedna rocznica. 545 lat temu, 19 lutego 1473 roku, urodził się Mikołaj Kopernik. Był twórcą heliocentrycznej teorii Układu Słonecznego i autorem przełomowego dla światowej nauki dzieła o obrotach sfer niebieskich. Epokowa praca Kopernika, wydana drukiem w 1543 roku w Norymberdze, zaprzeczała obowiązującemu dotąd systemowi geocentrycznemu, według którego wszechświat miał krążyć wokół Ziemi. Ze względu na jej znaczenie dla rozwoju nauki została nazwana rewolucją kopernikańską. Rękopis dzieła przechowywany jest w Bibliotece Jagiellońskiej w Krakowie. W 1999 roku został wpisany na listę UNESCO Pamięć Świata. Kopernik, znany głównie jako astronom, był człowiekiem renesansu, zdolnym matematykiem, prawnikiem, lekarzem i ekonomistą, a także tłumaczem poezji włoskiej. Zmarł 21 maja 1543 roku we Fromburgu. Poszukiwania jego grobu trwały kilkaset lat. Dopiero w roku 2005 podczas wykopalisk prowadzonych w Bazylice Katedralnej we Fromburgu odnaleziono jego szczątki, co potwierdziły badania genetyczne. W roku 2010 odbyła się powtórna ceremonia pogrzebowa uczonego. Polskie Radio 24. Północ, południe. Reklama. Osoby starsze powinny szczególnie dbać o dostarczanie do organizmu odpowiednich witamin i minerałów. Niestety, preparaty witaminowe dla seniorów są z reguły drogie. Dlatego sięgnij po suplement diety ActiVitaminer Senior. Zawiera aktywne witaminy i minerały niezbędne w tym wieku, a kosztuje niewiele. Opakowanie 60 tabletek wystarcza na 2 miesiące, a miesięczne stosowanie ActiVitaminer Senior to wydatek rzędu zaledwie 8 zł. To najlepsza inwestycja w zdrowie. ActiVitaminer Senior. Aktywne witaminy, na które cię stać. Aflofarm. Mamusiu, zrobiło mi się coś w musi, boli. O, to afta. Chodź, pozmarujemy. Ale ja nie chcę, bo będzie szczypać. Nie będzie. Tym razem użyjemy żelu Dezaftan. Sprawdziłam, nie szczypie. Dezaftan stworzy taką osłonkę, dzięki której nie będzie bolało. Zobaczysz, jak szybko pomoże. I co, szczypało? Nie szczypało. A pomógł ci Dezaftan? Tak, już nie boli.
nie mówiłam? Wyrób medyczny Dezaftan. Szybki sposób na afty i drobne urazy. Moda różne ma zwyczaje. Wyjątkowy album. Operetka Karola Szymanowskiego. Loteria na mężów. Tego boi się Izrael ze strony Polaków. Nie. Ciekawsze jest to już tam bez krzyczenia i używania brzydkich słów. Czego boi się Izrael ze strony Polaków? Każdy z nas może to zrobić. To znaczy, co każdy z nas może zrobić? To całe 10 minut trwa, czyli że po prostu jest... Mimo to dobrze, że pani przyszła, bo nawet nieduża, ale nieleczona infekcja może rozwijać się lub nawracać. To, co powinnam stosować w takiej sytuacji? Tabletki dopochwowe i Radian Direct Plus. Radian Direct Plus działa leczniczo zarówno w infekcjach bakteryjnych, jak i grzybiczych czy mieszanych. Niech pani zapamięta, Radian Direct Plus przy pierwszych objawach. O! Po reklamie. Postarali się, żeby na japońskiej stronie internetowej pisano o tym, w ciągu dwóch tygodni Polacy są odbierającej odebranie stopni generalskich między innymi Wojciechowi Jaruzelskiemu i Czesławowi Kiszczakowi trafi na ręce Rady Ministrów. Pozwoli zdrowy wyzwana w Wojciechowiniu. To jest przygotowany przez MON projekt nowej ustawy o powszechnym obowiązku ochrony przed możliwość pozbawienia stopni oficerskiego albo poszczególnych ustawy atakuje sam Netanyahu. Moi drodzy, ten film zawiera prawdę o tym, jak rząd irlandzki skutecznie postawił się izraelskiemu państwu w taki sposób, że pan Netanyahu osobiście interweniował i osobiście wylewał własną żółć i agresję na Irlandię za sytuację podobną, jaka jest u nas, ponieważ oświadczył jak Irlandię. Co się zrobiło? O tak zwanym bojkotowaniu ich produktów rolnych i innych składek państw członkowskich, które są po prostu produkowane w strefie tej zakazanej rozporządzeniem ONZ, czyli chodzi o tych osiedleńca na ziemiach palestyńskich, ale ja nie o tym. Teraz tak, jeżeli chcecie rzeczywiście mieć jakiś udział w tym i mieć satysfakcję z tego, że przyłożycie rękę do tego, żeby po prostu na zasadzie żydowskiej oko za oko, ząb za ząb, tak? Oni tam robią przykrości. Więc my też możemy. Więc ja tylko dodam jedną sprawę, że państwo Izrael jest wielkości jednego polskiego województwa, myślę, że tak mniej więcej dolnośląskiego, najbardziej zmuszony obszar, czyli małe, tak? Małe. Generalnie jest tam głównie, to jest tam sam piach, ziemia nieprzyjazna, jeżeli chodzi o rolnictwo, mało zasobów naturalnych. Izrael jest uzależniony jego istnieniem, sprowadzania choćby produktów spożywczych, ponieważ nie jest w stanie się sam wyżywić, tak? To jest jedna sprawa. Druga sprawa, żeby cokolwiek zarabiać gdzieś, to zbyt małe ma zasoby własne, żeby produkować. Stąd są tak zwane interesy za granicą lokalną. Moi drodzy, ja wam powiem dla przykładu, że izraelskich interesów w Polsce jest bardzo dużo, marek handlowych jest bardzo dużo, natomiast polskich marek i polskich interesów w Izraelu nie ma praktycznie w ogóle. To są jakieś procenty, promile z procenta. Generalnie to oni nas bardziej potrzebują niż my. W 2019 roku w Sedno zapraszam na moją stronę. Żołnierze ochrony terytorialnej wspierają lokalne służby przeciwdziałania skutkom afrykańskiego pomoru świń. Od dziś przez 5 dni będą szukać padłych skutków na terenie Lubelszczyzny. Zaangażowanie wojska w poszukiwania rozpoczęło się kilka tygodni temu i zawsze odbywa się na wniosek wojewody. Tłumaczy pułkownik Marek Pietrzak z dowództwa wojsk obrony terytorialnej. To tam Andrzej jest. Co ty możesz osobiście zrobić, nie czekając tam na... Wielkuste polityczne Izraela, co to co zrobili
geografii, wykorzystania właśnie mapy soli urządzenia GPS-y. Na podziwienia żołnierza obrony terytorialnej są powoływani do ćwiczenia w trakcie poszukiwania współpracują ze służbami weterynaryjnymi. Żebyście mogli przejść od razu do krajańską miniaturkę, przejdźcie do tego filmu. Poszukiwanie padłych zwierząt prowadzone są od stycznia na terenie Podkarpacia, Lubelszczyzny i Podlasia. Znajomość gruntów szkodzi, ta stara prawda potwierdza się również w Korei Południowej, gdzie trwają inwestycje chińskie, żeby sobie naprawić polskich dziennikarzy działając sportowi, korzystają z tego, że tam jest miejscowych telefonów komórkowych. Wśród prac z Korei Tomasz Granowski. Mają jaja, żeby ustanawiać sobie ustawy takie, jakie są wygodne, która sama wyświetliła się na ekranie. Zagrożenie bezpieczeństwa, napisane było po angielsku drukowanym. Pozdrawiam. Gdyby patrzyli po sobie, na razie. A, jeszcze jedno bym zauważył, właśnie dziwne. Irlandczycy są podobni, jeżeli chodzi o ilość katolików, tak? Czy może chodzi o zagrożenie biologiczne, a o pożar w centrum prasowym, w którym siedzieliśmy. Potem okazało się, że pożar faktycznie był gdzieś na południu kraju. Drugi alarm, taki sam, informował, jak się później okazało, o trzęsieniu ziemi w Korei był nieodczuwany. Teraz, kiedy telefon zaczyna grać i mrugać, widzę, że zagrożenie bezpieczeństwa się wyświetla, przywraca się na drugi bok, wychodząc z założenia, że jeżeli faktycznie wyleciało coś, może narobić więcej. Pyeongchang, Tomasz Granowski. Może chodzi też, jest jeszcze trzecie dno, które dotyczy tak zwanego tego, że my jesteśmy katolikami i jest 12.35. Dziwne zbieg okoliczności, że w zbliżonych datach rząd Izraela atakuje rząd. Choroba. Minus 20 będzie. Halo? Porząd jakoś przeżyje. Miał rację Urban, bo my może mieliśmy wszystko, jak to się mówi, ograniczenia w jedzeniu, ale oni jak żarli kawior i pili drogie alkohole, tak dalej to robili i wcale im gorzej nie było, prawda? Tak, to jest bzdura ponura. Atak Izraela jest na was, na mnie, na każdego z osobna, ale panu Morawieckiemu się i panu prezydentowi z tego powodu nie będzie nic w takim stylu złego działo, żeby na przykład musiał jeść czerwone pieczywo. Bądźmy poważni, tak? No to zapraszam do tej stopki. Daj spokój. Klikajcie, tam jest bardzo... Daj spokój, państwo, zobaczcie. Jaki wstyd, żeby Polacy byli tak oszukiwani i dręczeni. Radio Conchita tutaj. Tak. A co, jakaś dupa? Nie, to musimy to wyłączyć, bo to jakieś, proszę państwa. Dupa, po co to tak pieprzyć? Że ludzie nie umieją, no proszę państwa, jakoś tak, no, nie mają tego języka przyzwoitości, tylko jakaś dupa jakoś. No i reklama, nawet w internecie samym jest. Jest reklama nawet w samym tym internecie, proszę państwa. I jest tam reklama. Reklama jest sama. I jest sama. Ukradli. Kradną sprzęt, proszę bardzo, kradną. O, sprzęt kradną. Wszystko już kradną. O, proszę państwa. Wskutek akcji rachunku,
typu B, PG, 18, RPG, to fajnie widać po ostatnim liście. One pochodzą generalnie z tychże składów poradzieckich na terenie Ukrainy. Ale przynajmniej oddział celnego Fremenu, poddany kontroli celnej załogi zbudowanych w NZ w Zabrze. I tak ten poziom wygląda. Na drugiej linii ognia widać, że jest takie tak zwane Holandia, które mówią, że absolutnie trzeba powiązać na przykład fundusze spójności z przestrzeganiem praworządności. Taki postulat też był. Też w Komisji Europejskiej pomysł. To było już, banki zamykają rolnikom. No także te banki sobie, jak będą tak robiły zły PR, to wiadomo, że to robią rzeczy niepraktyczne, no to no niech się liczą, bo to tak jak wynaleźli internet, to nagle mogą... Wypieprzy te banki z Polski, wiesz. Czasami słyszymy takie... Różne cyrki wyrywają się. Unii Europejskiej, tej starszej, państw Unii Europejskiej, w które trudno nam uwierzyć. Zaiste, że to są regiony gdzieś w Austrii, czy we Włoszech, czy w Hiszpanii, które są o wiele polskie regiony i trzeba tam dawać pieniądze, a nie tu. No ale, no Boże, no to jest dyskusja o pieniądzach. Każdy chce mieć pieniądze, a nie wydawać pieniądze. No, chociaż są może i tacy, którzy lubią wydawać, ale na siebie. Dzisiaj w Brukseli rozpoczynają się ważne i trudne do piątek nieformalne szczyty. Który to podsumuje? A no właśnie, zobaczymy, jakie będą efekty tego spotkania. O unijnym budżecie mówił panu Lekki, redakcja Publicystyki Międzynarodowej. Bardzo dziękuję. Polskie Radio 24. 12.40 w studiu Sylwia Zadrożna, redakcja gospodarcza Polskiego Radia. Dzień dobry. Dzień dobry. Parę odmiany porozmawiamy o pieniądzach. W przyszłym roku, od 1 stycznia, mają wejść w życie pracownicze plany kapitałowe. Na początku w największych firmach, potem sukcesywnie także w odpowiednie zapisy są już w konsultacjach społecznych i interesantowych, a także trafiły do Rady Dialogu Społecznego. Zanim powiemy, co się może w trakcie tych konsultacji zmienić, przypomnijmy, co zakładają pracownicze plany kapitałowe. No więc są takie fundamentalne zasady, że trzy strony biorą udział w tych planach, pracowniczych planach kapitałowych, czyli państwo, pracodawca i pracownik. No i będzie tak, że pracownik będzie odkładać 2% swojego wynagrodzenia netto, pracodawca będzie dopłacać 1,5%, będzie możliwość podwyższenia tych składek ze strony pracownika o kolejne 2% i pracodawcy o 2,5%, no i będą dopłaty z budżetu państwa, bo będzie taka opłata powitalna i później dopłata co roku. I to tak, 250 zł, a później 240 co roku dopłacane z budżetu państwa, no żeby właśnie zachęcić do tego oszczędzania na nasze przyszłe emerytury. Jak wspomnieliśmy, projekt trafił do konsultacji. Co się może zmienić? No najprawdopodobniej zmieni się to, kto będzie mógł takie pracownicze plany kapitałowe oferować i je obsługiwać, dlatego że na razie w przepisach zapisano, że to będą towarzystwa funduszy inwestycyjnych, które posiadają wszelkie zgody i zezwolenia na wykonywanie takiej działalności w Polsce, mają doświadczenie, co najmniej 3-letnie w zarządzaniu pieniędzmi. No i takich funduszy, takich towarzystw funduszy inwestycyjnych mamy teraz przeszło 60, ale ponieważ eksperci cały czas zwracają uwagę przy komentowaniu właśnie tych pracowniczych planów kapitałowych na to, że także PT, czyli powszechne towarzystwa emerytalne, które dzisiaj zarządzają otwartymi funduszami emerytalnymi i też oferują indywidualne konta emerytalne i zabezpieczenia emerytalnego, czyli mają to doświadczenie, mają to know-how, jak zarządzać takimi długoterminowymi pieniędzmi, oszczędnościami przyszłych emerytów, też powinny być włączone do tego procesu i to najprawdopodobniej się właśnie zmieni, czyli że przybędzie tych podmiotów, które będą mogły takie pracownicze plany kapitałowe prowadzić, oferować. Tym bardziej, że opłaty za prowadzenie tego typu planów kapitałowych mają być bardzo niskie, a to też może zniechęcać niektóre towarzystwa funduszy inwestycyjnych do tego, żeby taką ofertę dla klienta przygotowywać. Także im więcej takich podmiotów, no tym lepiej, bo też mówimy o sporej grupie Polaków,
których te zmiany będą dotyczyć, bo 11 milionów mniej więcej ubezpieczonych mamy na dzisiaj. Nie się opłaca tak gadać? Do mnej babie. Radio Koncita, proszę być z nami. Polaków do tego przystąpi. Za niespełna rok ruszą pracownicze plany kapitałowe. Co to oznacza dla OFE, dla otwartych funduszy emerytalnych? No OFE cały czas mamy, chociaż w tej okrojonej wersji, bo już pamiętamy, że już były pewne zmiany i rzeczywiście eksperci podkreślają, że dalsze zmiany, bo wiemy, że będą dalsze zmiany, jeśli chodzi o otwarte fundusze emerytalne, powinny się zgrać troszeczkę właśnie w czasie z wprowadzanymi pracowniczymi planami kapitałowymi, dlatego, że jest to jednak cały czas jedna spójna reforma emerytalna. No i wiele wskazuje na to, że być może uda się, bo cały czas są procedowane. Na razie cały czas jest podtrzymywany ten pomysł, że 75% środków zgromadzonych w otwartych funduszach emerytalnych trafi w ręce Polaków, czyli w postaci tych indywidualnych kont emerytalnych, a pozostałe 25% trafi do Funduszu Rezerwy Demograficznej. Tutaj na razie się nic nie zmieniło i takie, z tego co wiem, takie właśnie zmiany są procedowane. Na zakończenie jeszcze w kilku zdaniach, czy są zapisy, które szczególnie warto przypomnieć? No warto na pewno przypomnieć, że te wszystkie środki, które będą w pracowniczych planach kapitałowych, będą dziedziczone, bo to zawsze pytają o to ubezpieczeni, że na razie te projekty o tych pracowniczych planach kapitałowych przewidują to, że firmy, które już dzisiaj mają pracownicze programy emerytalne, bo jest taka możliwość w tym trzecim dobrowolnym filarze, czyli że pracodawca sam dla swoich pracowników organizuje taki program emerytalny, oni nie będą tych planów kapitałowych musieli wprowadzać, czyli nie będzie się dublować jakby ten program. To też było bardzo ważne dla tych firm, no bo wiadomo, że to są koszty, ale pod warunkiem, że ta składka odprowadzana w imieniu pracowników na przyszłe emerytury wynosi co najmniej 3,5%, czyli tyle, ile w założeniu tym podstawowym trzeba będzie przekazywać pracodawca i pracownik na pracowniczy plan kapitałowy. Przypomnijmy, pracownicze plany kapitałowe mają ruszyć z początkiem przyszłego roku. Sylwia Zadrożna, redakcja gospodarcza Polskiego Radia. Bardzo dziękuję. Dziękuję. Polskie Radio 24. Punkt. 12.46. Wracamy do sprawy stosunków polsko-izraelskich. Strona polska liczy na kontynuację porozumienia z Izraelem, które zaowocuje wspólnym i godnym upamiętnieniem ofiar II wojny światowej. Napisano w komunikacie Centrum Informacyjnego Rządu po wczorajszej rozmowie telefonicznej premiera Mateusza Morawieckiego z premierem Izraela Benjaminem Netanyahu. Przy telefonie historyk Piotr Dmitrowicz. Dzień dobry. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Ta dyskusja toczy się już od kilku tygodni, rozgorzała na nowo tą mocą po sobotniej wypowiedzi polskiego premiera. Zastanawiam się, czy ta duża ilość emocji, która towarzyszy tej dyskusji, nie wynika z faktu, że plączą się często wątki historyczne i polityczne. Jak pan ocenia to, co dzieje się od kilku tygodni na linii Warszawa-Tel Awiw? Po pierwsze, tematy związane z II wojną światową, z ludobójstwem niemieckim, z ludobójstwem sowieckim, z tą ogromną traumą, jaką był Holokaust, to są tematy niezwykle trudne i one zawsze będą budziły emocje. Ja nie uważam, że jest to coś szczególnie zadziwiającego. Natomiast oczywiście politycy powinni rozmawiać na pewnym ograniczonym poziomie tych emocji. Ale też cała sytuacja pokazuje, że ponieważ przez całe lata takich rozmów, na przykład polsko-izraelskich, dotyczących naszej wspólnej historii, praktycznie nie było. My myśleliśmy swoje, druga strona myślała swoje. A jak nie ma rozmowy, jak nie ma dialogu, no to rodzą się różnego rodzaju nieporozumienia. Ja głęboko wierzę, że z tego całego sporu, z tego, że on jest nawet bardzo ostry teraz, wyjdzie coś dobrego, bo jeśli słyszę o tym z ust polityków, czy tych, którzy o tym decydują, że fundamentem powinno być tutaj wspólne badanie przez badaczy polskich, przez badaczy ludowych, w ogóle przez historyków i nie tylko tematów związanych z II wojną światową, to
wierzę, może naiwnie, ale wierzę głęboko, że to jest ta droga, gdzie ta nasza wspólna historia się spotka i gdzie wyjaśnimy sobie te wszelkiego rodzaju nieporozumienia, czy wręcz złe rzeczy, które padają. Postronnemu obserwatorowi mogłoby się wydawać, że jeśli chodzi o Holokaust, czy szerzej o tematykę związaną z II wojną światową, tutaj wszystko, albo prawie wszystko jest już jasne i oczywiste. Tymczasem mam wrażenie, że gdzieś jednak doszło do zaniechania. Wydawało się w stronie Polski i Izraelskiej, że wszystko jest ustalone, czy udawaliśmy, że wszystko jest ustalone. Znaczy, no oczywiście problem jest bardzo głęboki, no bo po pierwsze przez lata polska polityka historyczna miała edukacja na poziomie szkolnym, czy na poziomie w ogóle polskiego społeczeństwa była dosyć słaba, często skierowana na inne tematy, a nie na ten, który wydawał nam się w pewien sposób oczywisty, związany z wojną, podstawowymi faktami, czyli takim, kto tą wojnę rozpętał, że to byli Niemcy, że to byli Sowieci, kto jest ofiarą, kto jest katem. Nagle się okazało, że gdzieś te pojęcia bardzo różnie są rozumiane. To nie jest tak, że jakiś jeden element tutaj na to wpływa. Ja myślę, że nawet w tej dzisiejszej dyskusji, która jest, jeszcze wszystkie elementy nie padły. Ja mam nadzieję na przykład, proszę zwrócić uwagę, to jest bardzo charakterystyczne i niebezpieczne też, że mówiąc teraz o wojnie i o ofiarach, właściwie mówimy tylko o niemieckich zbrodniach i o tym, czego Niemcy dokonali, ale pamiętajmy, że wojna nie wybuchłaby, gdyby Hitler nie dogadał się ze Stalinem. Sowieci, zbrodnie sowieckie na Polakach, na Żydach, zmuszanie często jednych i drugich do kolaboracji, bo to jest też tak, że to nie jest tylko tak, że ktoś współpracował z Niemcami, czy ktoś współpracował z Sowietami, bo chciał. Proszę pamiętać, że bardzo często ci ludzie byli do tego zmuszani. Ja nie próbuję tutaj oczywiście nikogo wybielać, ale jeżeli torturami, jeżeli szantażem kogoś zmuszano, to o tym trzeba pamiętać. Trzeba pamiętać o tym, że wojna i sposób jej prowadzenia przez Niemców, przez Sowietów bardzo mocno demoralizował społeczeństwo. To są tematy, od których my nie uciekniemy. Prędzej czy później również na ten temat będziemy musieli rozpocząć dyskusję. Ważny i trudny temat, a teraz wróćmy jeszcze do relacji polsko-izraelskich. Czy to zdanie, które wypowiedział premier Mateusz Morawiecki w sobotę w Monachium, odnosząc się oczywiście do nowelizacji ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej, gdzie stwierdził, że oczywiście mówienie o polskich sprawcach nie będzie karane tak samo jak przecież byli żydowscy sprawcy, tak samo jak byli rosyjscy czy ukraińscy, nie tylko niemieccy, tak mówił polski premier, ono się na gruncie faktów broni. Absolutnie tak, oczywiście trzeba niestety sporo złej woli, żeby to interpretować w taki sposób, jak zrobiła to strona izraelska, bo ja nie widzę powodu, żeby nie mówić o tych czarnych kartach w historii też innych narodów. I tutaj przecież premier nie powiedział, to była prawda, tak? Natomiast no, to jest kwestia interpretacji, kwestia, myślę jednak, że pewnej dobrej woli z drugiej strony, a nie szukania dziury w całym. To jest trochę tak, jak z ustawą o IPN-ie. Ja już to powtarzałem wielokrotnie, że w moim przekonaniu ta ustawa, nawet gdyby była wcześniej przez rok procedowana, gdyby tam wszystkie elementy były dopracowane, to ona i tak by wywołała oburzenie wielu stron, bo to jest kwestia podnoszonej tematyki tak naprawdę, a nie konkretnych zapisów. Z drugiej strony jest ustawa Knesetu, która w gruncie rzeczy brzmi dość podobnie do tej, która została przyjęta przez polski parlament. A jeśli chodzi o wypowiedź polskiego premiera, ona była przez niektórych polityków izraelskich traktowana jako wręcz ocieranie się o negacjonizm, jako pójście tą właśnie drogą, pójście drogą negowania Holokaustu. Czy przy tak rozbudzonych emocjach politycznych możliwa jest spokojna dyskusja na gruncie faktów, dyskusja historyków? Ja myślę, że historyków czy badaczy jak najbardziej, tylko tak jak mówię, no tutaj wchodzi w grę polityka, powtórzę raz jeszcze, moim zdaniem premier Morawiecki nie powiedział nic, co by zasługiwało na taką reakcję strony izraelskiej i należy usiąść do stołu i sobie te wszystkie rzeczy wyjaśnić, jeżeli strona izraelska faktycznie tak odebrała to, co powiedział premier Morawiecki. To należy to wyjaśnić i myślę, że tutaj nie będzie większego problemu.
przynajmniej wierzę. Mówię głównie o relacjach polsko-izraelskich. Zastanawiam się, czy aby do takich rozmów nie należałoby włączyć szerszego grona, bo przecież te słowa, o których mówimy, do których się odnosimy, one wywołały oburzenie w Izraelu, ale były komentowane i to bardzo szeroko. Także w innych krajach, między innymi w Stanach Zjednoczonych, między innymi w krajach Europy Zachodniej. Jak sobie z tym wyzwaniem poradzić? No ja myślę, że to jest już kwestia krajów Europy Zachodniej. Ja bym nie uważał za słuszne włączanie teraz tą dyskusję tego, jak się zachowywali ludzie czy część społeczeństw na Zachodzie, może kolaborowali z nimi. To jest oczywiście temat szerszy, ale to należy, to my powinniśmy pokazywać właśnie w perspektywie swojej, to znaczy pokazywać, jak wyglądała okupacja w Polsce i że ona diametralnie różniła się od tego, co było na Zachodzie. Podkreślać, że polskie państwo podziemne, polski rząd londyński nie kolaborował, nie współpracował w żaden sposób instytucjonalny z Niemcami. I na tym tle wtedy ta nasza historia będzie bardziej zrozumiała też stąd. Przypominam sobie takie zdanie, które napisała izraelska bodaj internautka po tym, jak polski Sejm przyjął nowelizację ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej. Ona w jednym ze swoich komentarzy napisała, że skoro Auschwitz znajduje się w Polsce, to znaczy, że obozy koncentracyjne były polskie. Można się oczywiście oburzać na tego rodzaju opinie, można się denerwować, można się obrażać, ale faktem jest, że przeciętny, czy to Izraelczyk, czy to Amerykanin, nie czerpie wiedzy o świecie, to także o Europie, o Polsce i II wojnie światowej z dokumentów Instytutu Pamięci Narodowej, tylko raczej z internetu, z popkultury. Jak na to wyzwanie odpowiedzieć? No wie pan, oczywiście trudno jest walczyć głupotą czy kompletną ignorancją, no bo to tylko na takim poziomie można rozpatrywać, bo o ile możemy sobie tłumaczyć, że każdy ma prawo nie znać historii innych narodów, faktów, wydarzeń z jego dziejów, to są pewne fundamenty, na których w XX wieku kształtowała się Europa i ta Europa jest dzisiaj taka, jaka jest właśnie poprzez II wojnę i totalitaryzmy. No i ja bym jednak liczył na elementarną wiedzę przynajmniej części młodych ludzi, bo wiem, że o nich mówimy. No a takie wypowiedzi, takie żenujące, smutne, przykre, to się zawsze będą pojawiać. Naszym zadaniem jest tak, Borcie, tam jedzie ta Borcie. Zapraszać takich młodych ludzi właśnie z Izraela czy z innych państw do Polski. Ale nie tylko do takich miejsc jak Auschwitz, ale do takich miejsc jak Muzeum Markowej, jak Wawra. To są takie trzy miejsca bardzo specyficzne, każde inne. W każdym działy się rzeczy straszne i dramatyczne. I może taka opowieść pokaże tą złożoność, tą wielopoziomowość tej historii. Nie taką czarno-biały wymiar, który teraz próbuje się kształtować w mediach. Stwierdza, że Niemcy biorą pełną odpowiedzialność za Holokaust, za eksterminację europejską. Wstawienie jako znak równości między Holokaustem a II wojną światową i jej okropieństwami. No tak, tylko wie pan, bo to jest rzecz absolutnie normalna. Ja bym tutaj w żaden sposób nie zachwycał się wypowiedziami oficjalnej strony niemieckiej, że oni są... Ja się zastanawiam, dlaczego mówię o eksterminacji Żydów, a reszta ofiar. Aha, w tym znaczeniu, przepraszam, bo trochę inaczej zrozumiałem to zdanie. No to jest znowu poziom pewnie tej dyskusji, która sprowadza najczęściej II wojnę światową tylko i wyłącznie do dramatycznego, no niewyobrażalnego cierpienia i niewyobrażalnego ludobójstwa, jakim był Holokaust, ale my musimy pamiętać również, że nie tylko Żydzi ginęli w obozach koncentracyjnych, zresztą ci Żydzi to byli obywatele polscy, więc ja ich traktuję tak samo jak obywateli polskich, którzy ginęli. No i to znowu jest taki poziom uogólnień, który może drażnić, może w ten sposób. I tu musimy się zatrzymać. Bardzo panu dziękuję. Przed nami bardzo trudna i bardzo ważna dyskusja. Naszym gościem był historyk Piotr Dmitrowicz w magazynie Północ Południe. To już wszystko. Reklama. Z dekretu Napoleona, coś innego. No,
Bezczelna reklama, no daj spokój, żeby tak reklamować, wiesz? Biorą pieniądze, wiesz, a ty nie jesteś jako słuchacz głównym punktem ich zainteresowania, tylko oni chcą zarobić pieniądze, to niech idą sobie kopać rowy. Przecież mogą też rowy kopać. Marta Dobosz potrzebuje, żeby róże u niej w ogrodzie rosły. I te rowy, żeby kopać. Z uprawnieniami do negocjacji. Nie wiem, że negocjacje, czy będą to oświadczenia różnego rodzaju. Prawdą historyczną po prostu walić po oczach, aż dojdziemy do swojej. To będzie długa wojna. Nikt nie mówił, że będzie łatwo, pięknie, przyjemnie, ale nie możemy, przecież wszyscy wiemy, tak? To jest nieprawda. I co mamy zamknąć się w wojnę, bo ale nie ma żadnego powodu. Spowie chociaż jeden sensownie wywieziony wniosek, albo wytłumaczy mi jeden powód, dla którego my mamy zgodzić się na to, że mordowaliśmy Żydów, budowaliśmy obozy, obozy były nasze, tak? Pomagaliśmy Niemcom, paliliśmy w stodołach różnych ludzi, tak? Owszem, tutaj należy też podkreślić, wyciągnąć na światło dzienne całą. Dlaczego tego się jeszcze nie wyciągnęło? Ja bym teraz wyciągnął. Przecież dokumenty z Gestapo i z tych policyjnych, które były w generalnym gubernatorstwie, Gestapo wtedy było czymś w rodzaju policji, tak? Mieli akta, każda policja, tak? Mieli konfidentów, wiedzieli kto, co robi. O, 13. Czas na informację dnia. A, to właśnie 13 jest, ja zapomniałam, że to jest. Minister Michał Dworczyk o działaniu rządu w sprawie sporu polsko-izraelskiego. Dialog będzie się rozwijał, sytuacja będzie się normalizować. A 13 godzina. Premier Mateusz Morawiecki powoła specjalny międzyresortowy zespół do walki z przejawami faszyzmu. Ma ten zespół wypracować pewne rozwiązania, zmiany w prawie. Będzie też ostrzeżenie przed kupowaniem towarów na prezentacjach. Radzę Państwu, aby podczas takich pokazów byli Państwo bardzo, bardzo ostrożni. Michał Cewa. Premier Mateusz Morawiecki i polscy dyplomaci robią wszystko, by wytłumaczyć nieporozumienia w relacjach z Izraelem, mówi Michał Dworczyk. Szef kancelarii premiera dodaje, że po wczorajszej rozmowie polskiego premiera z Benjaminem Netanyahu jest dobrej myśli co do przyszłości dialogu polsko-izraelskiego. Dialog będzie się rozwijał, sytuacja będzie się normalizować. Premierzy ustalili między innymi, że ruszą powołane kilka tygodni temu zespoły do spraw dialogu historycznego. Czekamy na wskazanie terminu i miejsca. Poinformował też, że z przedstawionych dokumentów wynika, iż Unia Europejska będzie kontynuowała swoje polityki z poprzednich lat, w tym politykę spójności i wspólną politykę rolną, na czym zależało Polsce. Teraz pytanie dotyczy tego, jak te polityki będą wyglądały. Minister Kościół Systemowy że Polska zbiera koncepcję podniesienia wkładek krajów unijnych, aby sfinansować nowe, ambitne cele wspólnoty w przeciwieństwie do powiązania przedmiotowego przestrzeganie prawa. To było często dzieło indywidualnych dyplomatów. Traktatowe, żeby takie powiązanie czynić. Po drugie, ono, to powiązanie jest niesłuszne, dlatego że to powiązanie wiązałoby politykę spójności jako politykę inwestycyjną Unii Europejskiej z pewnym bardzo dyskrecjonalnym, bardzo subiektywnym systemem oceny praworządności. A do oceny tej praworządności na razie nie mamy żadnych wskaźników, ani nie wiadomo, kto by to robił, na jakiej zasadzie. A ponadto taki system by musiał dotyczyć nie tylko polityki spójności, ale i wielu innych działań, a więc wpłynąłby na funkcjonowanie samej Unii Europejskiej. W obecnym rozdaniu funduszy unijnych, czyli do 2020 roku, Polska ma otrzymać ponad 23% wszystkich środków unijnych z polityki spójności. Do końca 2017 roku Komisja Europejska wypłaciła nam ponad 32 miliardy złotych. To ponad 27% całej kwoty przekazanej dotychczas wszystkim państwom członkowskim. Oznacza to, że Polska sprawnie wykorzystuje te fundusze. W opinii ekspertów musimy się jednak liczyć z mniejszym funduszem spójności w przyszłości. Ma to związek m.in. z Brexitem. Dziś zostanie powołany międzyresortowy zespół do walki z przejawami m.in. faszyzmu i innych ideologii totalitarnych. Stanie się to na wniosek.
Wąsyk Joachima Brudzińskiego, ministra spraw wewnętrznych i administracji, poinformował szef kancelarii premiera Michał Dworczyk. W skład zespołu wejdą przedstawiciele wszystkich resortów, które zajmują się tą tematyką. To jest międzyresortowy zespół, który będzie skupiał przedstawicieli szeregu ministerstw. Przewodniczącym tego zespołu będzie jeden z wiceministrów spraw wewnętrznych i administracji. Zespół będzie zajmował się między innymi analizą istniejących już aktów prawnych, ale również tych, nad którymi trwają prace, zarówno na poziomie ustaw, jak i aktów wykonawczych, dzięki którym można byłoby tego rodzaju niedopuszczalne zachowania, jak propagowanie czy to faszyzmu, czy komunizmu, sprawnie zwalczać. Po kontrowersjach wokół działalności Stowarzyszenia Duma i Nowoczesność, którego członkowie wybrali Hitlera, oraz późniejszej debacie w Sejmie na temat ruchów neonazistowskich w Polsce, MSWiA szykuje też zmiany w przepisach. Jeszcze w tym tygodniu resort ma przedstawić projekt noweli przepisów o ruchach publicznych. Z dzienników. Do obecnej ustawy mają zostać wprowadzone dwie klauzule generalne. Chodzi o możliwość zablokowania zbiórki publicznej z uwagi na ważny interes państwa lub zasady współżycia społecznego. Rozmawiał z przedstawicielami organizacji pozarządowych. Zastrzegł też, że zamiarem rządu nie jest ograniczenie działalności legalnie działających podmiotów. W Parku Naukowo-Technologicznym w Jasionce zawarto umowy z przedsiębiorcami w ramach programu operacyjnego Polska Wschodnia. Ich celem jest m.in. zwiększenie potencjału małych i średnich przedsiębiorstw. Mowa o firmach działających w ramach ponadregionalnych powiązań kooperacyjnych. Chodzi zwłaszcza o te, które wdrażają innowacyjne produkty czy usługi, tłumaczy wiceminister Adam Hamryszczak, który reprezentował rząd w uroczystości zawarcia umów. Umowy te zostały podpisane w ramach działania 131 wdrażanie innowacji przez MŚP w ramach programu operacyjnego Polska Wschodnia i dotyczą one przede wszystkim wdrażania innowacji w praktykę biznesową. Inwestycje będą realizowane na terenie większości mniejszych ośrodków miejskich, miast średnich, tego typu jak Sanok, Jasło, Rymanów, co nas szczególnie cieszy i to pokazuje, że ten zrównoważony rozwój, który bardzo mocno został zarysowany w strategii na rzecz odpowiedzialnego rozwoju, jest również zaakcentowany poprzez inwestycje prywatne, poprzez inwestycje polskiego biznesu. W spotkaniu w Jasionce wzięła udział także wiceprezes Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Jadwiga Lesiusz i liczni przedsiębiorcy. W niedzielę 4 marca w ponad 300 miastach i miejscowościach całej Polski odbędzie się Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych Tropem Wilczym. To już 6. edycja tego wydarzenia. Szczegóły w relacji Zuzanny Dąbrowskiej. Ideą biegu Tropem Wilczym jest oddanie czci niezłomnym żołnierzom niepodległościowego podziemia antykomunistycznego. Celem inicjatywy jest także promocja biegania jako formy spędzania wolnego czasu, a także popularyzacja wiedzy o żołnierzach wyklętych. W tegorocznej edycji biegu udział weźmie 70 tysięcy biegaczy. Obok miast i miejscowości na terenie kraju wydarzenie odbędzie się także poza granicami Polski, między innymi w Wilnie, Nowym Jorku oraz Londynie. Organizatorem biegu jest Fundacja Wolność i Demokracja, mówi Barbara Konarska, rzecznik projektu. Tegoroczny bieg, czyli 6. edycja, to są 333 miasta w Polsce, czyli pobiliśmy kolejny rekord. W zeszłym roku biegło 270 kilka miast. W tym roku mamy też dodatkowe misje. W zeszłym roku biegło ich 5, w tym roku biegnie 7, czyli biegną wszystkie misje natowskie i żołnierze tak naprawdę wszystkich nacji, które tam stacjonują. Każdego roku mamy innych ambasadorów. W tym roku poprosiliśmy jeszcze żyjących żołnierzy niezłomnych, żeby byli ambasadorami biegu. Tegoroczny bieg jest poświęcony w szczególności żołnierzom wyklętym odnalezionym podczas badań prowadzonych przez IPN na terenie kwatery EU na warszawskich Powązkach. Inicjatywę wspiera profesor Krzysztof Szwagrzyk, wiceszef IPN. Nie mógłbym sobie wyobrazić sytuacji, w której tak szlachetna inicjatywa jak ta organizacja biegu poświęconego żołnierzom wyklętym nie byłaby obiektem naszego zainteresowania. To zupełnie naturalne, że Instytut Pamięci Narodowej w takich inicjatywach uczestniczy i będzie uczestniczył. Sam jestem ambasadorem tego biegu i mogę powiedzieć z wielką satysfakcją obserwuję, jak ten wspaniały bieg się rozwija i dzisiaj jego rozmach jest naprawdę imponujący zarówno w kraju, jak i za granicą. Bieg Tropem Wilczym wpisuje się w obchody Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych, który przypada 1 marca. Warszawa, Zuzanna Dąbrowska.
zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Na północnym wschodzie, gdzieniegdzie słaby śnieg. Temperatura maksymalna od -1.0 na wschodzie i w dolinach karpackich do 4 stopni na zachodzie. Wiatr słaby, przeważnie południowy. Na barometrach w Warszawie 1013 hektopaskali. Ciśnienie będzie nieznacznie spadać. To były wiadomości w Radiu Maryja. Stulecie odzyskania niepodległości i święto Polski i Polaków to temat dzisiejszych rozmów niedokończonych. Naszym gościem będzie pan poseł profesor Jacek Kurzępa. Początek spotkania na antenie Radia Maryja i Telewizji Trwam o godzinie 18.15. Kontynuacja tematu w Radiu Maryja o 21.30. Wybrane problemy, tematy, artykuły z codziennej prasy polskiej. Premier powiedział prawdę. Premier Mateusz Morawiecki krytykowany przez Izrael za mówienie prawdy o kolaboracji niektórych Żydów. O słowach poddanych manipulacji czytam w naszym dzienniku. Zamordowani Żydzi nas obronią. Na te ataki trzeba odpowiedzieć przede wszystkim głosem zamordowanych przez Niemców polskich Żydów. Nasz dziennik rozmawia z dr Ewą Kurek, historykiem, badaczem relacji polsko-żydowskich. Śliski zakaz. Wprowadzenie zakazu hodowli zwierząt futerkowych może być niezgodne z prawem unijnym. Wszystko dla ojczyzny. Historia bohaterów odnaleziona po latach. Katyńskie i powstańcze losy rodziny Certowiczów z Ostrołęki opisuje Jacek Karczewski. Znak wolności. Wkrótce dzień pokuty w Getrzwałdzie. W sanktuarium maryjnym wyjątkowe wydarzenie. Okazja do narodowego rachunku sumienia i zawierzenia Matce Bożej. Szczegóły w naszym dzienniku. Były to wybrane problemy, tematy, artykuły z codziennej prasy polskiej. Na zegarach jest 10 minut po godzinie 13. Obudź się, Moskwa! Niech opadnie kłamstwa mgła! Powstań z kolan Polsko, daj nam sprawiedliwość! Bo ojczyzna kolan biała, z tym zakazem nasz tam kraja!
poniedziałek, przed mikrofonem wita się z Państwem ojciec Piotr. Rozpoczynamy audycję aktualności dnia. Przed nami pierwszy temat. Witam serdecznie na antenie Radia Maryja pana doktora Jana Marię Jackowskiego, historyka, senatora Rzeczypospolitej Polskiej. Witam panie senatorze i pozdrawiam. Szczęść Boże. Szczęść Boże, witam ojca. Pozdrawiam serdecznie całą rodzinę Radia Maryja. Panie senatorze, premier powiedział prawdę. Wszystko zaczęło się od noweli ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej. Od tego momentu rozpoczęła się ogromna burza i starcie pomiędzy państwem polskim i państwem Izrael. Chodzi oczywiście o politykę historyczną. Tak jest. Ta cała sytuacja odsłania bardzo wiele tego, czego opinia publiczna dotąd w Polsce może nie widziała albo nie słyszała, ponieważ cały czas właściwie dyskusja jest na ten temat, w jakim stopniu państwo polskie może być suwerenne w podejmowaniu działań legislacyjnych przez suwerenne konstytucyjne organy państwa polskiego, w tym wypadku przez Sejm i Senat, w tworzeniu prawa. I widzimy, jak to wygląda. Mamy sytuację w tej chwili bardzo jasno zarysowaną i można powiedzieć, że z tego punktu widzenia to jest bardzo pouczające to, co się dzieje obecnie w Polsce. I to, co, jak sprawy polskie są komentowane w tej chwili na arenie międzynarodowej. No właśnie, pouczające, panie senatorze, czyli pytanie o suwerenność. Na ile okazało się, że jesteśmy państwem suwerennym, mogącym podejmować decyzje wolne, chociażby w temacie i obszarze polityki historycznej? No i jak widać, ojcze, no tutaj ta sytuacja wskazuje na to, że suwerenność jest kwestionowana, czy prawo do tej suwerenności jest kwestionowane i z tego punktu widzenia należy na tę sprawę spojrzeć. Ponadto tu się nakłada również wewnętrzna sytuacja w państwie Izrael. Jak wiemy, tam premier Netanyahu jest krytykowany, ciążą na nim bardzo poważne zarzuty o charakterze korupcyjnym. Nie wiadomo, jak ta sprawa się będzie rozstrzygała. Aktywna jest w tej chwili taka lewicowo-liberalna opozycja, która próbuje to wykorzystać. To również jest dodatkowym źródłem generacji tego napięcia, którego jesteśmy świadkami. A że tak jest, to wspomnę tylko, że ten dziennikarz, który zadawał pytanie panu premierowi Morawieckiemu w Monachium, przedstawił się jako dziennikarz amerykański, ale jest też współpracownikiem jednej z najważniejszych gazet w Izraelu, która jest właśnie związana z obozem lewicowo-liberalnym. I reakcja premiera Netanyahu na wypowiedź pana premiera nastąpiła dopiero po paru godzinach, a więc to wszystko pokazuje, że również wewnętrzne sprawy izraelskie, również Polska tutaj pada ofiarą tych wewnętrznych rozgrywek wewnątrz Izraela. Czyli także, panie senatorze, tak, czyli także, panie senatorze, swoistego rodzaju batalia polityczna w tym wszystkim. No, batalia polityczna, no i temat, który jest tematem wyjątkowo wrażliwym. Ja przypomnę, że swego czasu Hannah Arendt, amerykańska filozof o pochodzenia żydowskiego, która mieszkała w Niemczech i studiowała między innymi u takich znanych filozofów jak Heidegger i Jaspers. Ona napisała taką książkę Eichmann w Jerozolimie, no, opisując źródła totalitaryzmu niemieckiego, mechanizm. Bardzo taka ciekawa, wstrząsająca książka, która była nieznana na całym świecie. No i proszę sobie wyobrazić, że w tej książce również pisała o, no, o jednak nie zawsze chwalebnych zachowaniach samych Żydów wobec Holokaustu. No i do dnia dzisiejszego jest dość powszechnie krytykowana w Izraelu, a niedawno nawet, kilka godzin temu bodajże, nawet profesor Śpiewak w Polsce skrytykował tę książkę Hanny Arendt, więc to pokazuje, jak wrażliwy temat jest to dla samego środowiska, dla państwa Izrael i dla środowisk żydowskich. Badanie historii jest takie, powiedziałbym, szczegółowe i staranne badanie historii II wojny światowej. Panie senatorze, prezydent i
Izraela także skrytykował wypowiedź polskiego premiera Mateusza Morawieckiego w Monachium, nazywając ją nowym dnem i ocenił, że światowych przywódców należy edukować w kwestii Holokaustu. Polski także zespół jest gotowy na jak najszybsze rozmowy ze swoim izraelskim odpowiednikiem w sprawie nowelizacji ustawy o IPN-ie. Z tym, że rodzi się to zasadnicze pytanie, czego te rozmowy miałyby dotyczyć, bo wydaje się nam, że rozmawiamy o rzeczywistości bardzo klarownej, transparentnej, jak się okazuje, przez różnego rodzaju środowiska, między innymi także i polityczne, bardzo mocno zagmatwanej. Tak jest, no więc rola tego zespołu jest rzeczywiście wyjątkowo trudna. Z tego co wiemy, taki zespół od strony Polski został zawiązany. Składa się zdaje się 4 osób, między innymi z pana Władysława Wittsteina. No ale do tej pory nie ustalono jakiegoś kalendarium spotkań ze stroną izraelską. No więc teraz zobaczymy, co będzie dalej. Też nie bardzo wiem, na czym miałoby polegać praca tego zespołu. No poza tym, że oczywiście badania historyczne cały czas badają i co chwilę jakieś nowe odkrycia czy nowe fakty w sprawie II wojny światowej się pojawiają. I tutaj sprawą kluczową jest przede wszystkim wolność badań i niecenzurowanie badań, które będą niewygodne dla którejkolwiek ze stron obecnie wspierających się. I z tego punktu widzenia no, widzimy, że to, że państwo polskie podjęło próbę obrony dobrego imienia państwa polskiego, bo tak należy czytać ustawę, nowelizację ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej, to wywołało reakcję tych wszystkich, którzy w jakikolwiek sposób są zainteresowani, żeby do końca ta prawda nie była wyjaśniona. Ja pomijam Izrael tutaj i środowiska żydowskie, bo to jest osobna kwestia, ale na przykład bardzo charakterystyczna była reakcja ministra spraw zagranicznych Francji, który mówił, że to burzy dotychczasową prawdę o tych wydarzeniach. No burzy dlatego, że przecież państwo francuskie, rząd Vichy kolaborował z Hitlerem i struktury państwa francuskiego brał udział w Holokauście, bo wydając Żydów, transportując ich do obozów zagłady. No i z tego punktu widzenia oczywiście ten haniebny okres w historii Francji dla Francuzów jest bardzo niewygodny. Również jeżeli chodzi o Stany Zjednoczone, no to przypomnijmy, czy informacje, które na Zachód przepływały dzięki panu rotmistrzowi Pileckiemu, który te raporty składał, jak również jak przypomnijmy sobie misję Jana Karskiego i jego spotkanie w 1943 roku z prezydentem Stanów Zjednoczonych, gdzie przedstawił udokumentowaną informację na temat skali zagrożeń i tego, co Niemcy wyprawiają z ludnością żydowską, no to w tym momencie okazało się, że Franklin Delano Roosevelt mu odpowiedział mniej więcej tak, z Niemcami policzymy się po wojnie i zignorował te możliwości, które wówczas były, no między innymi bombardowanie w ramach represji miast niemieckich, czy bombardowanie linii kolejowych, które dowoziły ofiary z tego zbrodniczego syndykatu zbrojni niemieckiego do tych obozów zagłady. I tutaj Stany Zjednoczone i alianci niewiele w tym zakresie zrobili. A dzisiaj często słyszymy właśnie z tamtego kierunku takie moralizatorstwo kierowane pod adresem państwa polskiego. A więc widzimy, że ta sytuacja, która była do tej pory, no w jakiś sposób była wygodna dla tych, którzy no po prostu nie byli zainteresowani tym, żeby do końca wyjawić prawdę bolesną, bez względu na to, jak bolesna ta prawda by była. No i stąd ta krytyka, która na państwo polskie w tej chwili spadła. Państwo polskie, które dopomina się o podmiotowość i prawo do suwerennego decydowania o swoim własnym prawie stanowionym przez konstytucyjne organy państwa polskiego. A więc sytuacja jest w tej chwili, no, powiedziałbym, bardzo taka
widowiskowe, jak wspomniałem na wstępie, to znaczy widać i sądzę, że w tej chwili pojawi się jednak refleksja i te emocje opadną i będzie próba jakiegoś poszukiwania takiego modus vivendi. To znaczy takiego, które będzie polegało na tym, żeby zatrzeć to wrażenie fatalne, które w tej chwili w Polsce powstało po tych naciskach międzynarodowych. Panie senatorze, to Izrael, z drugiej strony Ukraina, ustawa o Instytucie Pamięci Narodowej, to także postawienie tamy promocji banderyzmu i rozliczenie również i tego trudnego okresu czasu, jeżeli chodzi o historię relacji pomiędzy Polakami i Ukraińcami.